Mamy do sobą wtedy musły, żeby poświęcić. Prawdopodobnie też mamy przyjechanie jakieś, tak? Bo jak mogę na tej chwili tak i sobie. Karmelitański. Błogosławień Szkoflerza i jego nałożenie miary możliwości powinno się odbyć podczas jakiegoś wspólnego obrzędu. Aktu nałożenia Szkoflerza na znak przyjęcia wiernych do bractwa jakiegoś instytutu zakonnego winien dokonać członek danego instytutu albo jego delegat, upoważniony przez kompetentnych przełożonych. No wy tutaj nie wstępujecie do zakonu. No nie, to wiemy, że to jest tylko jak będzie i nałożony powinno się wykonać z odpowiedniego materiału i w sposób określony dla danego bractwa. Nie należy się do tego bractwa. Nie. Przyjmowani do bractwa włączającego drugiego członku należy uwzględniać i dokładnie zachować szczególne prawo własne poszczególnych instytutów. I tutaj mamy błogosławieństwo.
przecież kapelusz jest. Czarny kapelusz. Różowy. Z matką Bożą, a nie wiem, czy nie jest. Przodu i z tyłu. Możemy nawet w tej chwili. Jesteśmy przygotowani na to. No. Też jesteśmy przygotowani, że chcieliśmy w miarę jak najbardziej godnie to przyjąć nasz kapelusz święty. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, który przez swojego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy udziela nam wszelkiego dobra, niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Bóg posługuje się zwyczajnymi znakami, aby nam okazywać swoje wielkie miłosierdzie. Także człowiek zwyczajnymi znakami wyraża swoją wdzięczność, okazuje wolę służenia Bogu i przygotowania duchowego, dochowania przez całe życie wierności wobec konsekracji wynikającej z Chrztu Świętego. Ten szkaplerz oznacza wstąpienie do wspólnoty Kościoła w sposób szczególny, wyraża pragnienie udziału w duchowych dobrach tej wspólnoty Kościoła. Przypomina także wynikający z Chrztu obowiązek przywlekania się Chrystusa. Wypełnianie tego obowiązku wspiera nas Najświętsza Maryja Dziewica, która najbardziej pragnie, byśmy na chwałę Trójcy przy Najświętszej upodabniali się do Chrystusa, a kiedyś odziani w szatę gotową zostali przyjęci do niebieskiej Ojczyzny. Posłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Cieszę się owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy, dlatego mówimy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnajmie się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko osiani, a nie tacy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, da nam ducha jako zadatek. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe. Boga Rodzica Maryja dzięki mocy Ducha Świętego dała Słowu wcielonemu szatę śmiertelnego człowieczeństwa, abyśmy uczestniczyli w łasce naszego pierworodnego brata i żyli ku chwale Bożej. Wsparcie orędownictwem Maryi módlmy się do Boga i Ojca naszego. Daj nam, o Boże, przyoblec się w Chrystusa. Daj nam, o Boże, przyoblec się w Chrystusa. Twój Syn umiłowany przyoblógł nasze ciało, aby ludzie stali się uczestnikami Twojego życia w Chrystusie. Spraw, abyśmy zawsze zasługiwali na miano Twoich dzieci i rzeczywiście nimi byli. Daj nam, o Boże, przyoblec się Chrystusa. Ty zechciałeś, aby Chrystus był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Dopomóż nam naśladować Chrystusa, abyśmy we wszystkim podobali się Tobie i upodobniali się do Twojego Syna. Daj nam, o Boże, przyoblec się Chrystusa. Ty zapraszasz na ucztę w swoim Królestwie ludzi odzianych w szatę weselną. Naucz nas wiernie Tobie służyć i objaw nam samego siebie. Daj nam, o Boże, przyoblec się Chrystusa. Ty przez świętego Pawła Apostoła zachęcasz nas, abyśmy byli na świecie miłą wonią Chrystusa. Spraw, abyśmy wśród braci dostrzegali znaki Chrystusowej obecności. Daj nam, o Boże, przyoblec się Chrystusa. Ty nas odziewasz w szatę sprawiedliwości i świętości, abyśmy w Duchu Świętym żyli dla Ciebie i ukazywali świętość Kościoła. Uświęcaj nas, Chrystusie, abyśmy mogli przyczyniać się do zbawienia braci. Daj nam, o Boże, przyoblec się Chrystusa. Ty zawsze obdarzasz nas, Chrystusie, wszelkim błogosławieństwem duchowym, abyśmy przyodziani szatą weselną wyszli mu na spotkanie, gdy przyjdzie w chwale. Za wstawiennictwem Maryi Dziewicy dopomóż nam szczęśliwie przejść ze śmierci do życia. Daj nam, o Boże, przyoblec się Chrystusa. Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty, odrodzony z wody i Ducha Świętego, wzywasz do pełni życia chrześcijańskiego. W doskonałej miłości spraw niech Twoi słudzy, którzy z pobożnością przyjmują ten szkaplerz ku chwale Trójcy Przenajświętszej i Najświętszej naszej Maryi Panny, upodobniają się do Jezusa Chrystusa po szczęśliwym zakończeniu obecnego życia. Za przyczyną Bogorodzicy Dziewicy nie wejdą na radości Twojego domu przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Przez tę szatę na znak przynależności do wspólnoty Kościoła poświęcono Maryi Dziewicy za przyczyną świętej Bożej Rodzicielki ku chwale Trójcy Przenajświętszej oraz dla dobra Kościoła i ludzi. Staraj się nieustannie przeoblekać Chrystusa, który żyje w Tobie i ukazywać przynależność do Niego. Przez nałożenie tego świętego szlachleża zostajecie przyjęci do szczególnej wspólnoty Kościoła, abyście mogli to czynić doskonalej. Mocą udzielonej mi władzy dopuszczam Was do uczestnictwa we wszystkich duchowych dobrach tej wspólnoty Kościoła. Pan z Wami, niech wszechmogący miłosierny Was błogosławi i da Wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do zbawienia. Amen. Amen. Niech Was poucza słowami Pisma Świętego i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Amen. Niech Wam pokaże drogę pokoju i miłości i kieruje Waszymi krokami ku sobie. Amen. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Panu i Ogłębą Dzięki. Wsiądź jeszcze raz do programu. Zwyczajne modlitwy do Matki Bożej. Nie wiem, czy tu przepisują coś. Wiedziałam, że ksiądz jakąś modlitwę konkretną zadać obojętnie, jako że byśmy odmawiali do księdza. No, czyli jak nie ma specjalnie, no to pod Twoją obronę. No, tak. Polecają się właśnie na co najświętszej prostą modlitwę Maryjną. Podamy sobie
pokutkę. Proszę, duszy męczą. Idzie? Tomasz. Tomasz. Przyjęliśmy dzisiaj. I tak dalej. I za matkę Boże też obiecała, że po naszej śmierci, pierwszą sobotę po naszej śmierci sama pomoc przyjdzie, prawda? No i... No i są obietnice z tym związane. I dobrze, to rozwija i pobożność, i chroni człowieka od zła. No tak. Także warto to wszystko i nosić, pielęgnować. Czyli modlić się oczywiście. W zeszłym roku my na tym wyświetleniu i w tym roku rekomendacji no. Tak. Gdyby się zużył, to się, czasem się zużyje. Udać
się kupuje nowy artemis, błogosławi się go, przynosi się taki. Ale to jest taki, bo słyszałam, że też można zamienić na medalika. Czyli obojętnie, czy się później taki weźmie, czy metalowy. To jest oryginalny taki, jaki powinien być. Właśnie. To jest to, co jest.